Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Jeremi, a dzisiaj Sandy to jest kolejny dzień w szkole dla postaci z Brawl Stars, moi drodzy. I jeżeli jesteście nowi na tym kanale i go jeszcze nie subskrybujecie, to mamy dla was, moi drodzy, wyzwanie. Macie 3 sekundy na naciśnięcie przycisku subskrybuj tak, aby był, moi drodzy, szary i zostawienie łapeczki w górę, moi drodzy. Uwaga, raz, dwa i trzy, moi drodzy. Jeżeli wam się udało, jeżeli zdążyliście, moi drodzy, to wygraliście. W każdym razie, moi drodzy, jest to kolejny dzień w szkole dla postaci z Brawl Stars i mamy też dla was prośbę, abyście napisali, moi drodzy, której postaci w Brawl Stars, moi drodzy, najbardziej nie lubicie. Która postać z Brawl Stars was najbardziej wkurza, moi drodzy, pamiętajcie, aby, moi drodzy, napisać. I na 3000 łapeczek, moi drodzy, pod tym odcinkiem, moi drodzy, robimy wielką walkę team grubych versus team chudych. W każdym razie, Brock, stary, chodźmy. Jeremi, co, stary? Patrz, ja bym made siłę. Patrz, jaką bazukę. No zostaw tą bazukę, stary, nie strzelaj tutaj, że coś będę strzelać, pokazuję. Nie, co to w ogóle? Co to jest w ogóle? El Primo? Cicho, bo mi zwierzynę spłoszysz, patrz! Zobacz, co tu się dzieje? Co na naszej szkole robi zwierzę? No stary, czemu ty, od kiedy ty jesteś myśliwym? Nie, stary. Nie, stary, już dobra, nie strzelaj do nich, stary. Stary, czemu ty zabijasz? No to jesteś stary myśliwym. Nie, no dobra, w ogóle, cześć, się ma Jin, w ogóle, co ty, nie wsuwaj, ty gruba się jeden, wsuwasz od razu. Moi drodzy, nie rozumiem, Jin po prostu jest grubszy od El Prima, on tyje i się pęcznie, moi drodzy, on niedługo sam zamieni się w taką jedną wielką grubą lampę, moi drodzy. I on tam będzie z mezerem. Ale co, mnie obrałem, stawę teraz. Dobra, stary, weź ty już naprawdę. Dobra, chodźcie w ogóle do szkoły. Ale w ogóle ile balonów tu jest, stary, zobaczcie, tu jakieś balony w ogóle. Ej, czekajcie, dobra, je. Nawet tam są. Jaki chcesz kolor? To mam dobra, wersję, chodźcie do szkoły, bo się zaczyna lekcja. Jin, chodź już, chodźcie. Chodźcie do szkoły, Brock, Jin, bo nie ma to czekać w ogóle. Jest już pani nauczycielka. O, dzień dobry pani, dzień dobry. Dzień dobry, proszę pani. Będziemy się otwierać, proszę pani, megaboksy, bo mieliśmy otwierać nagrodę za dobre oceny. Tak, będziemy otwierać dzisiaj megaboksy. A, nareszcie w ogóle. Jeśli tylko przypomina El Prima, musimy poczekać chwileczkę, bo on poszedł jakieś balony zebrać. Jakie balony? No, balony przed szkołą były, proszę pani, tam poszedł zebrać. Jakie? Proszę pani, spokojnie, proszę pani, nic takiego, ale proszę pani, niech pani nam powie, tylko kiedy jest wywiadówka, proszę pani, bo mój ojciec, mój tata cały czas, proszę pani, pyta, a tata Leona, czyli ten taki pajęczak, co tam chodził, proszę pani, on się nawet nie może doczekać. Już niedługo będzie wywiadówka, więc spokojnie, możecie uspokoić. Gdzie jest ten El Primo? Co się z nim dzieje, stary? Gdzie jest nie ten wiem, El Primo? Nie wiem, może tam pójdziemy, poczekaj, stary, do toalety. Dobra, poczekaj, to tylko, poczekaj, to pójdziemy tylko, wyrwiemy się teraz, stary. Proszę pani, czy my, bo my z Brockiem akurat spiliśmy, proszę pani, kole przed lekcją i strasznie nam pejka, że poszły, czy możemy, proszę pani, pójść? Dobra, chodź, Brock, szybko, stary, dobra, zamknijmy, dobra, oj, kurczę, drzwi się nie zamknęły, dobra, stary, chodź, cicho, po cichu. El Primo, gdzie ty jesteś, gruba się jeden, gdzie jest El Primo? El Primo! El Primo, czekaj, on jest na pewno na górze, na pewno jest w stróżówce i pewnie. To jest za łódeczka! Ej! Stary, nie chowaj się, El Primo! Wiem, że to jest prank. Co to jest za łódeczka? Co to jest za łódeczka w ogóle? Co to jest za łódka, stary? O co w ogóle? Właśnie. Chyba jaka super łódka, stary, w ogóle. A gdzie jest El Primo? Ej, bierzemy ją? Cześć, dzieciaczki! Co to jest? Co to jest? Co to, stary Brock? Tu! Co widziałem coś tu! Stary, tu był klaun! Ja też słyszałem coś, ale nie wiem, co to tu był będzie. Klaun, stary! Tu! Ej, halo! No nie! Tu jest jakieś zejście, stary! Co robicie? Co? Proszę pani, nie ma El Prima nigdzie! Mieliście pójść tylko na chwilę do łazienki! Niech pani zobaczy coś! Proszę pani, niech pani tylko coś zobaczy! Niech pani zobaczy! Tutaj, proszę pani, Brock ją zabrał! Tutaj pływała taka łódeczka, a w tym miejscu pojawił się, proszę pani, klaun! Straszny klaun tu był! Straszny klaun! Tam się nie mieści! Na pewno! No proszę pani, widzowie, nie! Moi drodzy widzowie, nie! Jeżeli wy też go widzieliście, to napiszcie, moi drodzy, w komentarzu klaun, bo pani nauczycielka nie wie, że udowodnijmy, że się myli, moi drodzy, jeżeli wy też widzieliście, napiszcie w komentarzu klaun, moi drodzy, bo ona nie wierzy, proszę pani, naprawdę, tutaj był klaun, zabójca, proszę pani, tu jest nawet, zobaczy pani, tu jest jakaś drabinka w ogóle. Czy stary? No ale jest coś zwykłe kanalizacja. Nie ma El Prima. Co, nie ma El Prima, proszę pani, nie ma El Prima, on zniknął. Proszę pani, to nie jest zwykła kanalizacja, tu się dzieje coś strasznego, proszę pani, to nie jest kanalizacja. Gdzie kolega się schował? Proszę pani, to niech pani go znajdzie, ja jestem pewien, że ten klaun maczał w tym ręce. Niech pani tu wejdzie. No niech pani zobaczy, on jest w kanalizacji, ten klaun go porwał, proszę pani, niech pani mi uwierzy, ja proszę, niech pani zobaczy. Niech pani zobaczy, ja mogę się położyć, proszę pani, on naprawdę tutaj był. No proszę pani, on naprawdę tutaj był, to nie są żarty, to naprawdę nie są żadne żarty, niech pani zobaczy na tą kanalizację. Niech pani policję wzywa. Ale pani musi nas pilnować, bo pani... musi tego. No co, dobra, stary, ale mój kolega został porwany przez klauna na zabójcę, jestem tego pewien. A masz jakiś dowód? Nie mam żadnego, no widziałem go tylko. To niech pani wejdzie. Takie rzeczy są tylko w filmach. No nie chcę pani powiedzieć, że nam pani nie wierzy, no proszę, no. Nie, dobra, to są jakieś bzdury, bańki, nie ufam wam. Jakie bzdury, wracam, no nie. Nie, wracamy do klasy. Nie, już. Nie, nigdzie nie wracam, no chłopaki, ja nie chcecie powiedzieć, pójdę, że... bo nie chcę mieć przypału. No dobra, ja nie chcecie powiedzieć, że mi nie wierzycie, no. No nie, no tak się nie muszę...
Nie, nie. On miał czy... Co? O tu był! El Primo tu był! Wzięliście go, pojawił się nie na tej latarni! Nie ma żadnego! Na tej latarni miał czerwone oczy, proszę pani, on miał czerwone oczy i broń, pojawił się na tej latarni i zniknął! Proszę pani, on tu był! Jedyne co widzę to... Jak mógł zginąć? Tutaj był, proszę pani, tutaj pojawił się, no! Nie wierzycie mi, nie, no idziemy do klasy, wy mi nie wierzycie! Nie ma tak, nie ma tak dobrze, nie, naprawdę nie ma! Dobra, chodźcie do tej sali, bo naprawdę już nie oczekujemy, proszę pani, on tam był naprawdę, nie wierzy mi pani, ale dobra. Proszę pani, ale dobra, już proszę pani, a czy, proszę pani, w ogóle, przecież El Primo, on ma takiego ulta, jak on go nie po, jak on w ogóle może tak dać, no nie wiem w ogóle. Proszę pani, naprawdę, to nie było naprawdę, proszę pani, miło. Kto cię wzywa? Co? Co on gada? Co on gada? Ale kto go wzywa? Pizza go wzywa? Co, o co chodzi, co on robi? Co on robi, stary? No żartuje pewnie. Co on robi? Gdzie on idzie? Gdzie on poszedł, stary? Co się tutaj dzieje? Proszę pani, czemu Jin powiedział kilka razy, on mnie wzywa, jakby był jakiś taki zahipnotyzowany? A co są za żarty na nauczycielach? To nie są pranki, no proszę pani, co się tutaj dzieje dziwnego? Co się tutaj dziwnego dzieje, proszę pani? On powiedział, on mnie wzywa, wstał i wyszedł, proszę pani. W ogóle czekajcie, spróbuję go poszukać. Gdzie on jest? Poszukajmy go. Jin, może on jest w toalecie? Ty stary, on nie musi być w toalecie w ogóle, nie ma go. Jin, gdzie ty jesteś, Jin? Ale ty nie szukaj, bo zaraz ty się zgubisz. Jin, gdzie on jest? Moi drodzy, czemu Jin zniknął tak po prostu? On tak po prostu, moi drodzy, wstał i wyszedł. O co tutaj chodzi? Więc, moi drodzy, naprawdę coś się dziwnego tutaj dzieje. Ja się boję, moi drodzy. Czemu tam są te balony? Ja się boję, jakie balony? Kto postawił te balony? Jakie balony? No przecież... Ich nie było tam. Które? Tamte dalej były. Tam. Nie były. Nie było ich, nie. Co? Tylko tam za wami, za wami! A co to ma? El Primo? No balony tam są. Ale no. Nie, moi drodzy, on tutaj serio był. Tutaj był El Primo, no tam głowę, że go widziałem. Wy też go widzieliście chyba. Za wami, tutaj był El Primo, nie, słuchajcie. Tutaj, w tym miejscu, na górze stał El Primo. No jak Boga kocham. On tutaj stał i zniknął sam. Coś dziwnego się tutaj... Tam! Za wami, tam! Co za nami? No, na drzewie. Na drzewko miłości chyba, tak? No, tam był El Primo. Nie, co tu się dzieje? To jasne i ciasne. Nie, słuchajcie, musimy ich odzyskać. Słuchajcie, ja mam taki pomysł. Proszę pani, musimy, proszę pani, czy tak, ma pani, zostały pani jakieś megaboksy, czy już nie ma niestety? No, mogą jakieś być. Ale... Patrzysz na mnie? Co, stary? No, za tobą, stary! No, co? O nie, no co tu się dzieje? Słuchajcie, nie, tam był El Primo, tutaj się pojawił El Primo. Czemu tylko ja go widzę? To był jakiś z widy chyba. On ma czerwone oczy, słuchajcie. Nie, proszę pani, musimy jakieś ulty w podstę wydobyć i musimy pójść i załatwić tego klauna, bo ja dam głowę. Po co marnować on tutaj, może być... Nikogo tutaj nie widzę, ale ja go widziałem. Proszę pani, musimy tam zejść. Musimy tam zejść i się z nim policzyć, proszę pani. Ale na początku chodźmy, otworzymy jakieś megaboksy. Musimy jakieś ulta, proszę pani, uzyskać. Masz, stary? To weź go, daj, połóż. Ej, słuchajcie, musimy otworzyć tego megaboksa. Musimy jakieś ulta w potę zdobyć w ogóle. Naprawdę, czekać, otworzę go. Zobaczcie, mamy tutaj, co to? A wiesz co trzeba jeszcze w tych sytuacjach robić? Trzeba tutaj. Ale słuchajcie, czekajcie, mam w tym megaboksie, mam, moi drodzy, ulta siły, zobaczcie, mamy pistolet i ulta siły, moi drodzy. I możemy zaraz iść do tych katalizacji, ale dobra, słuchajcie, chodźcie tutaj, użyję na nas wszystkich ulta siły, żebyśmy mieli wszyscy ulta siły. Słuchajcie, chodźcie tutaj, o! Dobra, mamy, moi drodzy, ulta siły. Ult bula, moi drodzy. Dobra, i teraz słuchajcie, mamy broń, proszę pani. Dobra, proszę pani, musi pani iść za nami. Rulionko za... I tak, idziemy powolutku do kanalizacji. Musimy ich wyciągnąć stamtąd, jasne? Dobra, chodź, dzięki za amunicję, stary. Dobra, idziemy, schodzimy, uwaga, musimy teraz tam schodzić. Ja się tam troszkę boję wchodzić, zobaczmy. Zobaczcie, teraz jest to otwarte w ogóle, dobra. To jest jakieś zejście. Dobra, zniszcz to, stary, szybko to zniszcz. Dobra, i schodzimy tam, stary. Dobra, powolutku, niech pani też schodzi za nami. Co tu jest w ogóle? Co tu jest? Oni tu są! Broń. A, proszę pani, oni tu są, ja tam... Gdzie? Bylit, po lewej. Po lewej. Zobaczcie, tu są jakieś ścieki, fuj! Ścieki! A co myślałeś? Dobra, teraz musimy tutaj, wchodzić w ogóle, pójdziemy tutaj, zobaczcie. Tutaj jest jakaś pochodnia, zobaczcie, co to robią pochodnie, takie dziwne. Tutaj jest jakieś... Co to jest? Co to? Nie, czekajcie! To właśnie koledzy. Oni mają czerwone oczy, proszę pani, mają czerwone oczy, nie! Klaun! Proszę pani, widzi pani go? Widziała go pani? No, niby coś mi... Jak mrugnęło, ale to klaun? No właśnie, nie. Trzeba ich uwolnić. Uciekajcie, on napisał tabliczkę, uciekajcie! Widzicie? Czekajcie, nie widzę już, ale tam jest tabliczka, uciekajcie! Widzi pani? Widzi pani tę tabliczkę? Uciekajcie tutaj!
Tutaj, uciekajcie! Musimy stąd uciekać! Klaun, tu jest! Klaun! Klaun, szybko, klaun! Klaun, szybko, chodźcie na górę! O nie, możemy stąd uciec! Czekajcie, nie możemy! Słuchajcie, musimy ich odzyskać w ogóle, co? A, klaun! Nigdy! Nigdy stąd nie uciekniecie! Co? Dajemy go! Jechać tego klauna, jedziemy go! A, dobra! Dobra, słuchajcie! El Primo, stary, uciekajcie stąd! Uciekajcie, Jean, chodźcie stąd, chodźcie szybko! Chodźcie tutaj, Jean, El Primo! Chodźcie, pani nauczycielko! Oni mają się dwa oczy! A, oni strzelają! Uciekajcie od nich! Boże, teraz giniemy! Chodźcie szybko, chodźcie, uciekamy! Uciekałem, Boże, oni oszaleli, moi drodzy. Oni naprawdę oszaleli, moi drodzy. Jean i El Primo oszaleli, to już nie są oni, których zdaliśmy. Dobra, Brock, stary, chodź, musimy się schować. Ja się chowam przy gaśnicy. Dobra, słuchajcie, musimy, czekajcie, zobaczę. Przestali strzelać, to są oni w ogóle. Dobra, chodźcie w ogóle, zobaczymy, co u nich. Jean? Gdzie jest El Primo w ogóle? Jean, stary, ty żyjesz? No, żyję. No, stary, czemu ty wiesz, że porwał cię klaun zabójca i stary chciałeś nas zabić, miałeś czerwone oczy i byłeś straszny? Nie se pamiętam, co. A gdzie jest El Primo, stary? Gdzie jest El Primo? On tu był. Miał poszedł do McDonalda. Jak to do McDonalda? No, patrzę, jeść, masa, rozumiesz, masa, siła, nie, puszczyk. Nie, naprawdę, nie, moi drodzy, tak być nie może. Ja wracam, moi drodzy, do chaty, nie, naprawdę, to jest naprawdę, Barley, czemu ty czytasz? Co ty tam? Dobra, ja nieważne. Nieważne, moi drodzy. Ja wracam, moi drodzy, do swojego pokoju. Idę, moi drodzy, kładę się spać i naprawdę już nie mam siły. No naprawdę, moi drodzy, nie wiem, klaun zabójca, co jeszcze? Naprawdę, moi drodzy, nie, tego już jest za dużo. W każdym razie, moi drodzy, pamiętajcie, aby stawić pod tym odcinkiem łapeczkę w górę, moi drodzy, bo na 3000 łapeczek, moi drodzy, lecimy wielki live, moi drodzy, z walki grubych versus chudych. W każdym razie, moi drodzy, pamiętajcie o tym, aby zostawić subskrypcję, moi drodzy, łapkę w górę i napisać w komentarzu, moi drodzy, który zadaniem aż was najbardziej wkurza, więc papa, elo, cześć, 3-2-0.